Kurs reżyserii radiowej uczy nas tego, jak realizować słuchowiska radiowe, czyli formę teatru dźwiękowego. Uczymy się każdego z elementów powstawania słuchowiska od fachowców, którzy dokładnie tymi elementami się zajmują. Całym zamysłem naszych działań jest to, żeby powstało pełnoprawne słuchowisko, które będzie mogło być puszczone na antenie radiowej. Dlatego mówię, ta pierwsza scena jest przeczytaniem Nauczyłam się budowania relacji z aktorem, budowania relacji z realizatorem dźwięku, z reżyserem dźwięku, z innymi współtwórcami. To moje krysze, całe moje życie oszalałaś! Jak jest twoje myślenie, to przybliż, a jak do nich, to troszkę ucieknij. Jak budować przestrzenie dźwiękowe, jakie znaczenie ma przestrzeń, w której nagrywamy, jakie znaczenie ma dla nas, a przede wszystkim dla odbiorcy. Rodzaj mikrofonu, ale też w jakiej odległości to nagrywamy, jak zbudować przestrzeń, czy coś jest daleko, blisko. Mamo, tatusiu i mamusiu, to ja, Henryk. Wróciłem z wojny. Stara, to przecież Henryk. Henryś, Chryste, Panie! Znakomita współpraca następuje pomiędzy nami, kursantami, a opiekunami naszego dyplomu, bo każdy ma swojego opiekuna. To są reżyserzy, to są realizatorzy. To są ilustratorzy muzyczni, aktorzy. Pracować z największymi aktorami w Polsce, z nestorami polskiego aktorstwa, to jest zaszczyt. To jest też wyzwanie. Wy tak zbiegnijcie tak z góry tutaj po tych schodkach. Wyzysk, handel. Raczej. Opowiadają nam o swoim stylu pracy, a my, kursanci, staramy się te sposoby przetwarzać przez siebie i wypracowywać swój własny styl, który od razu wypróbowujemy w praktyce. Dzięki tej intensywności ja czuję, że zachodzi we mnie zmiana, że wyrabiam sobie jakieś wyobrażenie o sobie jako reżyserze radiowym. Dlaczego jeszcze nie pozwalałeś? A dlaczego? Kiedy cię o coś proszę, ty nie słuchasz. Aż jej gości zalewała żółć zazdrości. Aż jej gości zalewała żółć zazdrości. Można naprawdę skupić się na pracy z głosem, dźwiękiem, na reżyserii, na budowaniu przestrzeni wyobraźnią. Halo? Halo, halo, halo? Hej, jesteś tam? Ja nie miałem o tym pojęcia, jak zrobić słuchowisko, jak się to wszystko nagrywa, na czym to polega, jak to wygląda też od strony technicznej, technologicznej. Ten kurs jest bardzo intensywny, co najważniejsze, praktyczny kurs, że naprawdę jak ktoś tutaj przyjdzie, to będzie nagrywał w trakcie kursu, nie będzie słuchał, jak się nagrywa. Będzie nagrywał od pierwszych zajęć. Twoje imię mówi wszystko! To było dla mnie największe wyzwanie chyba podczas tego kursu, praca z aktorami. Jak przekazać im pewną swoją wizję, jak zaprosić ich do tego, żeby uczestniczyli w tej wspólnej twórczości. Praca nad językiem moim jako reżysera, ale też nad tym językiem komunikacyjnym, nad językiem tego, co uda nam się wspólnie stworzyć, żeby to było też zrozumiałe dla odbiorcy. Nie, nie, wszystko później nagrywamy. Paulina, tak. Umieścimy na pana dłoni pewien przedmiot. Należy go rozpoznać i opisać. To nie jest tak, że ma przygotowany, tylko szuka. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Klub sportowy. RKC Kowal! Spróbujmy nagrać to ostatnie pytanie jeszcze raz, żeby było bardziej pytające, dobrze? Dobra. Bo to bardziej zabrzmiało jak zdanie oznajmujące. Nasze dyplomy są po prostu słuchowiskami. To jest duże wyzwanie, żeby sprowadzić tekst do formatu 45 minut, tak żeby się udało zagrać wszystko w tym czasie, również dodać muzykę, dodać efekty dźwiękowe. Każdy z nas wybiera swój tekst, albo pisze sam, albo wybiera tekst, który adaptuje na potrzeby radia. Wielkie wyzwanie, ponieważ po raz pierwszy będziemy robić wszystko samodzielnie. No to jest atrakcja, od tego tak troszkę jak czołówka filmowa, prawda? Tak. Reżyser musi panować nad wszystkim. Też praca reżysera nad sobą to jest właśnie nauka panowania nad wszystkim, co się dzieje dookoła w ramach danego projektu. To ta rzecz nazywa się podejmowanie dialogu.
W momencie, kiedy pojawiła się informacja o tym kursie, wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby wziąć w nim udział. To dla mnie jedna z ważniejszych przygód, bo bardzo szybko, ale bardzo intensywnie, bardzo mięsiście, bardzo ciekawie, rozwijająco. Ten kurs to jest jak po prostu wyruszenie w drogę z grupą nieznajomych, którzy na końcu okazują się idealnymi towarzyszami podróży. Ma mi ksiądz pomóc, tak? Bardzo ważne dla nas były spotkania z mistrzami. Było to zadanie dla sporej części z nas, dziennikarskie, też w ramach pracy reżysera nad sobą. To było jak zajęcia praktyczne. To jest ta specyfika właśnie słuchowiska, że tyle jest interpretacji, ilu widzów i proszę, słuchaczy. Wyobraźnią widzimy to, co przynosi nam obraz i czasami nawet zapominamy, że to jest tylko dźwięk. Tak. Mam nadzieję, że ta moja wyobraźnia w tym dyplomie wywoła jakieś emocje. Mama! Ale każdy może. Mamo! Pamiętamy nasze pierwsze zajęcia, że wyszliśmy z kwadratową głową i każdy mówi, Boże, nie dam rady. A im dłużej tu jesteśmy, tym bardziej po pierwsze wierzymy w siebie i wiemy, że damy radę, a po drugie jesteśmy tak ukształtowani, żeby wiedzieć, jak zrobić, żeby dać radę. Mity greckie. Dobrze. I potem poszczególne słowa, o kim to jest mit. Słuchowisko jest formą walki o wyobraźnię człowieka. O to, żeby go oderwać od codzienności i żeby trochę pobył w swoim zapomnieniu sam ze sobą. Stop! Zatrzymaj się! Widzisz ją? Jasne, że widzę. Jaka ona śliczna. Jaka?